No na pewno źle się dla nas ułożył, szczególnie na początku, bo po naszym stałym fragmencie gry mieliśmy rzut rożny i po jakimś złym ustawieniu, myślę też w defensywie, straciliśmy bramkę. I później wiadomo, jak się gra, jak w pierwszych minutach dostaje się takiego przysłowiowego gonga. I staraliśmy się, mieliśmy swoje sytuacje, mieliśmy swoje okazje. Myślę, że gdybyśmy strzelili tą bramkę 1-1, a były ku temu okazje, to ten mecz by się zupełnie inaczej potoczył. Ale tak, no to niestety ta bramka na 2-0. Też po niej była sytuacja na 2-1, ale znowu nie wpadło, także można powiedzieć, że tutaj naprawdę we Wrocławiu tych sytuacji stwarzamy dużo, bo w tamtym sezonie było bardzo podobnie, dużo sytuacji i też porażka, więc trzeba głowy do góry i wszystkie siły na czwartek, tam mamy najważniejszy mecz i zrobimy wszystko, żeby tam wygrać w Mińsku i naprawdę na razie 100% skupiamy się na następnym meczu i ten trzeba będzie wyrzucić po prostu z głowy, wyciągnąć wnioski i 100% swojej koncentracji, uwagi skupić na Mińsku. Powiedz mi, z czego wynikały te szybko straszne bramki, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie? Ciężko mi tak na gorąco przeanalizować. Myślę, że trener na pewno to przeanalizuje i na analizie pomeczowej po prostu wyciągniemy wnioski z tych straconych bramek i na pewno poprawimy to w czwartkowym meczu.